siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek. No i wiecie chyba, gdzie was witamy, bo witamy was na naszej polskiej wsi, w farmingu 17, na zwolnionym Brączku. No i tak jakoś nie mieliśmy co dzisiaj nagrać, a przypomniało nam się, że mamy jeszcze naszą polską serię właśnie w 15. Dlatego też postanowiliśmy coś dla was tutaj skręcić. No i tak jak już sami widzicie, ostatnie odcineczki, bo dzisiaj akcja Wapno, tak jak zapowiadałem. I prawdopodobnie później, jeśli Brączek użyczy, to pojadę i pożyczę od niego talerzóweczki. Tak. Ej, powoli... Jeżeli użyczę, ja zastanawiam się jeszcze nad tym. Tak, ale mam nadzieję, że to już końcówka właśnie tej serii i będziemy mieli dla was bardzo fajną, fajną niespodziankę w 17, na której też pojawimy się właśnie wraz z Brączusiem. Także nie pozostaje wam nic, tylko czekać. Kurde, ale to wapno dziwnie się rozrzuca. O, ja sobie tutaj... świnie nakarm, bo się drą u ciebie. U mnie się tak drą te świnie, że to jest jakaś porażka po prostu. Za jak na początku czekałem na Brączka, że właśnie uruchomił kamerkę, bo teraz nagrywa właśnie tą nową, to jest Logitech? Tak. Nagrywa tym Logitechem, czekałem, jak patrzyłem, to tak 60 cała się bujała w ogóle z tym RCW. W ogóle świnie, psy, świerszcze, nie wiem, ptaki, jakie tylko tu mogą być możliwe, cały czas darły tak ryja, że nie mogłem już wytrzymać. Dobrze, że zaczęliśmy i ta 60 trochę tu chodzi, bo już naprawdę byłaby totalna masakra. Dzisiaj Brączysz, co będziesz porabiał? Kosić zboże jada, to. Tak, kosić zboże, gości aktuje się, jest. Jak widziałem, że już rzepak... Już bizuna zdalam. Ja wam pójdę pokazać, bo ładne wschody ogólnie rzepaku nie. Brączek ma. Gdzie? No, na polu, a gdzie? To już nie na podwórku. Tak. Chyba zachody bardziej niż wschody. W ogóle Brączek nagrywa OBS-em. Co tu jest odjebane? Ty wziąłeś mój ciągnik ze swojej farmy? Tak, a co? Wziąłeś swój ciągnik z mojej farmy? Właśnie. To weź go, bo... Ktoś kurwa u mnie przepierdolił agregatem poprzecznik na polu. Nie, po prostu pewnie go nie dosiałeś. A, zapomniałem pewnie. Kurwa, tyle zboża będzie mi... Dobra, idę orać. Co tu było, kurwa, coś spadło. I Brączek ten... Brączek sobie... ma OBS-em, to nagrywa i przez tam ma też ustawianie live'a swojego. Ogólnie zapraszam do Brączka na live, bo od czasu do czasu się zdarzają. I przez przypadek odpalił właśnie chyba live'a. O, nie wiem ile był, 5 sekund, 10, a już pełno ludzi, elo, elo, kiedy live? Także beka. No, masakra, masakra, naprawdę. Tylko jeden przycisk, źle nacisnąłem, nie? Mhm. I już było. Także mówię, no dość ciekawie się tu porobiło, no niestety, ale wapna mi nie starczy. O, ale żeśmy teraz tu dużą dawkę rąbnęli. No ile tam się jest, 4 tony na hektar? Nie wiem, gościu, kurna, tu teraz powiem ci, że... Nie wystarczy mi raczej. Chyba macie to jakieś późne siebie w tym roku będę robił. A nie, wystarczy mi to wapno, wystarczy. My ogólnie tylko jedno, robimy sobie jedno pole wapna, chciałem tutaj koło domku. I starczy cały ten? Cały... No na całe pole jedno RCW. I tylko to jedno pole będziesz robić w tym odcinku? Wapno, no tak, i ogólnie już zaraz kończymy, także co, no łapujcie, zubujcie, komentujcie. O kurwa, no nie, nie starczyło mi tutaj. Dobra. Bo już po kukurydze nie będę wapnował. Jak będziesz przyjeżdżał po talerzówkę, nie? No. To nie patrz, co się dzieje pod wiatą. A co tam, niezła balanga? Impra jest tam, czy co? Zgrabiarka się przestawiła sama. Kurwa, to niezła zgrabiarka, ci powiem. Ona się do bizona przytuliła. Może lubi, ty. A naprawdę, ty, ja nie wiem, o co jej chodzi. Dobra, my sobie tu cofniemy. O, bora, tu już pozamykane, wszystko w piździednie, nada. Jesień idzie. Ogólnie, no jesień ładna w tym roku. Wczoraj cały dzień, kurwa, tak padało. O Jezu, hamuluj. Wczoraj cały dzień tak lało, że nie szło zrobić nic, właśnie, nie, bo już jeszcze nie zdążyłem ci nawet i Brączek powiedzieć, to znowu 60 się rozpierdala. Ogólnie znaczy 4 lata temu taki dość wcześny mróz przyszedł i nie spuściliśmy wody z 60 i rozpierdoliło blok. I od tamtej pory, no ten blok był tam na renowacji, czy nie wiem jak to się to tam fachowo tak nazywa, ale niestety od tamtej pory rok w rok rozwala nam później uszczelkę pod głowicą. I ten blok, że tak powiedzmy, jest w pełni zdrów i na siłach. I rok w rok wypluwa uszczelka. Jak sami wiecie, w tamtym roku mi uszczelkę wypluł. No i w tym roku niestety, ale... A, miałem przyczepę sobie zgarnąć stąd. A, to, a w tym roku potem. Kiedy się wypluł? No i wczoraj. Wczoraj wywoziliśmy obornik, właśnie, no, właśnie do tego mnie dążę. Wczoraj woziliśmy obornik, bo już jest czas, bo no naprawdę pogoda była dobra, przez 3 dni nie padało i ludzie powoli zaczęli wjeżdżać wczoraj w pola. Także Odeana tata ogarnął łychę, zapięliśmy rozrzutnik, pojechaliśmy w pole, ale już
no ze 3-4 dni wcześniej tata był tam kawałek zorać, bo tak po trochu i nic nie szło. No i właśnie już mówił, że coś ma ciężko, prawdopodobnie ciekawe czy nie będzie uszczelka. No i wczoraj jak wywieźliśmy obornik, nie wiem, wywieźliśmy może rozrzutnik, dwa. No i nie ma mowy, nie mógł się w ogóle poradzić na trójce z rozrzutnikiem. No fakt, że zaczęło też padać, pewnie byśmy jeszcze tam z jeden próbowali wymęczyć. Ale wczoraj zaczęło tak totalnie lać, że w ciągu 10 minut ziemia, jak wiecie, jest namęknięta. No zrobiła się taka breja, że taki kolejny, że masakra. Nie, ojciec tylko zjechał na podwórko, ale to już tylko jak wjechał, to właśnie tak jak uszczelkę wypluł, tak dziwnie ten ciągnik chodzi. No i w tym roku myślimy, czy czasami nie jest czas, aby wymienić właśnie ciągnik, ponieważ no teraz nowy blok, bo już nie wiem, czy jest sens robić tego. I kupować znowu uszczelkę i wymieniać, bo to też roboty. No fakt, że ojciec już wszystko wie co i jak, bo i to mu zajmie może dwa dni, bo jeden dzień rozebrać, albo nawet w jeden dzień jakby się uparł rozebrać i złożyć. Tylko że mówię, no rok w rok jak ma wypluwać tą uszczelkę, no to już sensu, troszeczkę lipa. No i teraz jak liczyliśmy w nowy blok, trzeba będzie wyłożyć około czwórkę gdzieś mniej więcej tak na oko. No to jest nieopłacalne, bo zrobić ją nawet i sprzedać i też będzie komfort, bo jak mamy tyle kasy w nią włożyć teraz też i wszystko, no to lepiej, żeby był ten komfort już jakiś. No i tak już dłuższy czas myśleliśmy, czy zmieniać, czy nie, ale te dopłaty i w ogóle i prawdopodobnie no coś tam będziemy kminić. Ile ci byś za nią chciał, jakbyśmy za nią sprzedać? Nie mam pojęcia, musiałbym się obczaić, ale pewnie koło 15-16 chodzą, nie? Musiałbym popatrzeć, ale wiem, że no te ciągniki teraz są w cenie, tak? I mówię, jedynie ją wtedy zrobić już, żeby była dobra i jak już wymieniać, no to już wymienić coś na coś lepszego, bo chcemy pług po prostu już obrotówkę, bo nasze pola, no niestety, ale wyglądają jak wyglądają już po tym pługu naszym i są po prostu góry i doliny się porobiły, więc no powiem wam, że ciężko agregatem coś cokolwiek później zrobić, nawet. A jak już kupić pług, no to patrzyliśmy sobie właśnie Lemkena opala, tą dwójkę obrotówkę nawet, no bo trójkę u nas, widziałem, trójkę ciągają, tak, 60-tki, 3 peki ciągają, lecz niestety na płaskich polach, no to jeszcze dadzą radę. U nas na 100% nie pójdzie, jedynie chyba to pole koło domu, no to jak miałbym kupić pług na jedno pole, to nie ma sensu. Chyba że jak znalazłbym gdzieś dobrą trójkę i bym wtedy, wiecie, tą jedną sobie odjął i będzie później jak zmienię sobie ciągnik, bo planujemy jakiegoś, nie wiem, internacjonala mniej więcej może, bo naprawdę są dobre ciągniki, u nas mają te ciągniki i chwalą sobie je, także nie wiem, no zobaczymy. No i teraz za taki pług, za dwójkę trzeba dać piątkę? No czekajcie, tu było opuszczenie tu. Trzeba dać około piątki, siódemkę, ósemkę za trójkę. Mówię w takim dość dobrym stanie, tak, bo są jakieś tam, widzę, też i za czwórkę by wygarnął, za trójkę nawet. U nas na przykład sąsiad zajebistą ogarnął za 2500, ale jestem w szoku i 60-teczka sobie pięknie lata za obrotówką. Dlatego też mówię, no trzeba będzie coś po prostu pomyśleć, no ale szkoda, że właśnie rok w rok jest coś z tą 60-tką i teraz, no mówię, jeszcze zostało trochę roboty, bo kuboty prawdopodobnie już nie przyjadą w tym roku, bo nie powiedział Rafał, że nie uda mu się załatwić raczej, bo miał dzwonić do końca tego tygodnia, powiedział, że jeżeli no będzie dzwonił, jeżeli coś załatwi, jeżeli nie załatwi, no to raczej nic nie udało mu się załatwić, bo tak jak już mówiłem, ta mała kubota poszła na sprzedaż i niestety nie mają już więcej na ten rok i dopiero na wiosnę będą mieli, dlatego też mówię, no dopiero na wiosnę, no i wtedy prawdopodobnie, jeżeli no u nas ta 60-ka się machnęła, no to już nie zdążymy ani wywieźć tego wszystkiego, ani nic i prawdopodobnie zostanie to wszystko na wiosnę, tak? Dlatego też no będziemy sobie myśleć. No co, nie będziesz się wywożył teraz już? No jeżeli chyba że tata na momencie to zrobi, to tak, a jeśli nie, no to niestety no nie wywieziemy, bo później już wiesz, terminy i wszystko. To weź ciągnik pożycz od kogoś. No tam weź teraz pożyczaj ciągnik, później trzeba będzie jemu coś pożyczyć i to, a wiesz to jak u nas jest. Wiesz, jak jakiegoś masz fajnego, dobrego sąsiada, to jeszcze można. A u nas to taka dzicz, że tak powiem. Jezoro. Ale ogólnie no deszczu jest za dużo. Schody, te ziarka, to po prostu jak dotknie się ziarko, bo to nie powiem wypuścić, wypuściło, tak gdzie nie gdzie, bo na glinie na przykład nie wypuściło. To wam powiem, że no jest jak jest, ale to ziarko jest tak miękkie, kurwa, że mleko normalnie z niego wylatuje, nie? To w ogóle to zboże, to widać, że już za dużo tego deszczu jest. No dzisiaj to po prostu lało wczoraj tak, że gdyby był to śnieg, to by było tak jak co wtedy ten, co to był kurwa, ten huragan.
Ksawery. Ksawery. To wtedy co najebało tyle śniegu, co było po metrowe zaspy, po półtora metra zaspy nawet gdzie nigdzie dochodziły, to powiem wam, że wczoraj by tyle najebało, bo jak od południa zaczęło lać, ale to tak lało, że jak samochodem jechałem, to powiem wam, że dawno nie jechałem 60, bo nie było w ogóle widoczności. Jeszcze nie powiem, nie było zimno wczoraj. I to wszystko od razu mgła, bo wiecie, zaczęło to parować. No to po prostu wczoraj do jazdy to była totalna masakracja. No i tego deszczu tak zlało, że jak się patrzę na pole, to tam gdzie szły redlinki od siewnika, to normalnie w nich takie malutkie rządki wody idą przez całe pola, nie? No to sobie wyobraźcie, ile to już tego jest, a gdzie niegdzie jakiś większy dołek, to już w ogóle masakra, woda stoi jak cholera. Dlatego mówię, no jak była susza, to była susza, teraz jest za dużo tej wody i u nas widzę, ludzie nawet nie porobili tam, gdzie miały być siewy, to nawet orki nie są porobione, wszystko pozostawiają na zimową orkę, no i niestety zimowej orki też nie idzie na razie zrobić. Widziałem na necie ogólnie, jak ostatnio ludzie męczyli zimową orkę w takim błocie, że po prostu no na dwa musieli ciągać pługi trzy skibowe, albo po prostu tak ciągniki tonęły, że to jest jakaś masakra. Nie wiem, już chyba ja jakbym miał tak robić, to już wolę sobie na wiosnę tą orkę zrobić i tyle po prostu. Ciekawe też, jaka wiosna będzie, tak? Podobno ma być bardzo długa i śnieżna zima, co z tego wyjdzie, nikt nie skąd wie. Skąd wiesz? No tak synoptycy, u szmagaloka w pogodzie mówili. Chyba dobry szmagalok. My lecimy sobie na kolejne pole, 11 minut, także gitarka, siemka. Ja już agregatuję. Ty duża, ja naprawdę jestem w szoku, że ta twoja 60 to dygnęła. To. No tą. Kurwa, panie, ona szła jak lala, 30 poszła. Kurwa, jaki mam przepalony ten. Kurwa macie. Jak to się nazywa? Kierunkowskaz. Okej, aha, myślałem, że ten tłumik. A co tam Brączek, powiedz, mógł się nie słychać? No właśnie, przyjadź, to się dowiesz. Roboty ruszyły? Nie wiem jeszcze, chyba nie jeszcze. Chyba znaczy, nie? Jeżeli chodzi o orkę, no to jeszcze chyba nie. A jeśli chodzi o rozbudowę Mokrzyna? No to nie wiem, czy wiatr już nie stoi. Aha, no to miałem wam kurczę pokazać, to kurde no. Gdybyś ty miał teraz tydzień wolnego, to bym przyjechał, ale nie chcę, jak ty chodzisz do szkoły. No, będę pół dnia siedział w domu. No nie wiem, dobra, muszę pomyśleć. Pojedziesz się nagrywać. Nie chcę mi się nagrywać. Straciłem totalnie do tego będę wam ludzie. Kurwa. No vloga to jeszcze, ale to tak samemu bez ciebie to co to ta? To co to jak wiesz? Kurde wiesz, u siebie to jeszcze jo, ale... No ciepła, cześć. Tam wiesz, u tych znał, u Bartka Kaspera czy u Bogusia to jeszcze. No nie wiem, zobaczymy, nie wiem. Coś wymyślimy. Ogólnie robię film ludzie, robię film z buraków. Robię go już, nie wiem, z 5 godzin? Nie no, może przesadziłem. No tak łącznie to ze 4-3 godzinki robię go i mam niecałą minutę. Robiłem na początku, no, w ogóle tak straciłem rachubę, że oglądałem po 50 razy ujęcia i nie wiedziałem, które ujęcie w danym... Kiedyś to tak wiecie, rachu ciachu i po strachu, bo ja lubię jak mam tak dopasowane ujęcia do rytmiki muzyki, wiecie, w sensie, że jak jest jakieś szybkie ujęcie, to wchodzi ten... I naprawdę ja już robię tak długo to, że to jest jakaś masakra. Nie wiem, mam bardzo dobrą nutę, gdzie kiedyś za taką nutę oddałbym wszystko, a teraz nie potrafię po nią zrobić filmu. Nie wiem, może teraz jak nagram właśnie tą typową, będę sobie wrzucał ją czy coś, to może wezmę się właśnie za film. Bo mam do roboty mapę, ale wolałbym ten film skończyć, bo już robię go 3 tygodnie. Także no może coś z tego wreszcie wyjdzie i na główne poleci, bo naprawdę chciałbym. Bo jak ostatnio sobie wbiłem, patrzyłem na te moje żniwa i w ogóle na poprzednie filmiki, na te testy, tak, o Jezu, u Krzysia co były te kuboty. Naprawdę fajnie to wygląda i fajna pamiątka, a kurczę, ja mam tyle tych filmów, ja mam z tamtego roku nawet orkę swoją 60 nagraną i więc nie mam weny po prostu, żeby tego skleić, tak. Jakoś tak z czasem to odeszło i mówię. Tak samo jak wena nam odchodzi teraz na 15 i gram w 17, może kiedy przyjdzie czas i będzie mi się chciało sklejać, to jeszcze te filmiki z 2014 roku jakiś mam jeden chyba czy dwa z siewu rzepaku. Także no ciekawie na pewno jest. No kurde, tej przyczepy tu nie. To ja aż tak nie mam, z 2014 to nie mam żadnego filmu. Nie, mam na stówę jeden. Jeden albo dwa mam. Ale tak zostawiam, bo zawsze się łudzę, że może coś z tego skleję, tak, a nawet mam z 15, z 16 ponagrywane. Kurde, czekaj, co ja mam w 16 nagrane? Coś miałem. A, ja mam żyto przecież na kiszonkę. No, ty miałeś to zrobić kurwa 4 miesiące temu już. Ja mam stary kiszonkę nagraną. O ja pierdolę, no to zobaczcie ludzie, jaki ja mam przestój. Najlepsze akcje, jakie nawet w rolnicy, mi się tego naprawdę nie chce. Po prostu odeszła mi ta wena i tyle. Nie wiem, może kiedyś to powróci. Może teraz jak skleiłbym do końca ten filmik z tych buraków, to jeszcze coś. Fakt, że no nie mam jakichś świetnych tam ujęć, bo cholera tak lało, że bałem się strasznie o kamerę. Ona i tak mimo wszystko zmokła i
przez 70% filmu nagrywałem w takim deszczu, że jeszcze tak nigdy nie nagrywałem. Może będzie widać to w filmiku, bo na większym zoomie to się tak rozmazywało, że głowa mała. Cały czas rękę musiałem mieć nad obiektywem, bo mi tak dało na obiektyw, że to jest porażka jakaś. No ale coś tam mi się udało nagrać. Fajne ujęcia mam ze środeczka. Zbiegów też mam dość fajne, także no coś tam tego materiału jest i myślę, że się sklei. Ale mówię, no niedługo niespodzianeczka jakaś się na pewno wam przytrafi właśnie w 17. Jaka? Aha. Z nami w głównej roli, także możecie czekać. Ja już też się z chęcią nie mogę doczekać, bo naprawdę możemy ruszyć fajnie z kopyta. Już niedługo w sumie. I troszeczkę się oderwiemy właśnie od naszej 15. Nie, no. Dobrze jest. Fajna ta zależówka, pewnie. Tą 15 to żeby jak najszybciej skończyć i... No ja mówię, jeszcze chcę akcję buraki, bo przez całą 15 nie wiem czy ja zrobiłem, może zrobiłem tylko jak testowałem tego Holmera, czy nie wiem co to ten pak co wyszedł oryginalnie. To tam robiłem buraki, a tak to w 15 w ogóle buraków nie robiłem, tak? To też takim polskim wczetem jak zrobiłem sobie akcję buraki, też może być naprawdę fajna akcja, tym bardziej, że no mówię, mam malutkie pole, także powinno być okej. Okay. Mówię, nawet jeżeli zaczniemy tą nową serię, to tam po jakimś tygodniu, dwóch tygodniach powrócimy sobie właśnie, żeby zakończyć tam tak na spokojnie już. No. Tu jak widzicie, troszeczkę sieczkarni jest na moim polu z racji tego, że czyściłem kombaj po żniwach. I przyjechałem właśnie tutaj do siebie na pole, żeby na podwórku sobie nie brudzić. I wyczyściłem go tutaj, żeby go wstawić. Boże, ile mamy? 16 minut. Boże, tak dziwnie dzisiaj usiadłem, że mnie w połowie nie widać. Ale dobra, jakoś kurwa, później... zakopałem się. Dobra, gdzie? Przyjadę. No masakra, to jest tak ciężko po tej orce z tym agregatem, że daj spokój. Jo, to może przyjadę zobaczyć. No a jak chcesz, to wpadaj. O, my zrobimy sobie na odcineczku spokojnie to pole. A gdzie ty robisz pole? A wiesz, u siebie za to, albo nie zrobię całego, bo... Bo nie zrobię. Bo nie będę miał gdzie zrobić miniaturki. A jak mam to jeszcze dzisiaj wstawić, to ja wolę sobie to teraz skończyć. Dobra, to tak teraz zrobimy, pójdziemy zobaczyć do Brunczusia co robi. Mógłbym wprawdzie tego nie zapisywać, ale... Bo lepiej bym miał do miniaturki potem. Ledwo idzie, ty pierdzielony. A dobra, jak gdzieś save'a znajdę pobieranego od ciebie, to idzie. Gdzie ty jesteś, powiedz mi? O, tam, na dobra, polu. Widzę. No, ale ładnie żeś tu przygotował. O kurwa, jak Ośka poszła pod ziemię. Bo mokro, glina jest, panie. Jak siada. No masakra, ci powiem. Ty, ale fajny ten agregat, a to jest ten... co tam pisze, poczekaj. Patrz, lusterka, brączek jest wszędzie, o kurwa. Ładnie, żeś to zajebał błotem, już nie mogłem się rozczytać aż. Dobrze, co? Agregat zajebisty. Dobrze, patrzcie jak pójdzie. O Jezu. O kur... Masakra ci powiem, nie jest tutaj. Jest dobrze tutaj. Kurwa. Jako mi co chwilę zwalnia i przyspiesza, zwalnia. Jesteś stary trójka, co za wariat, kurde. Jaka trójką jadę, panie, szosową. Ja widzę, on wariat jest. No ładnie, robota idzie, dobra. Co kochani, my wam dziękujemy ślicznie za uwagę, zapraszam do Brączka, bo już jutro odcinek, zapraszam też na godzinny, który nawet jest dzisiaj. Wreszcie u Brączka, także tak. Co, dzięki wielkie za uwagę, wpierdolił się w płot, na razie, trzymajcie się, cześć. Na razie.